Witam serdecznie. Dziś przygotujemy orzechowiec. Na początek zajmiemy się ciastem kruchym, czyli do miski dajemy masło, dodajemy mąkę, następnie jajka. Cukier puder i miód. Ponieważ ciasto kruche nie lubi długiego wyrabiania, najpierw składniki zmieszamy mikserem. Dosyć szybko, sprawnie postaramy się je połączyć ze sobą. A następnie, kiedy już wszystko się ze sobą połączy, odkładamy mikser i ręką szybko zagniatamy ciasto. Ciasto będzie lekko klejące, proszę się nie przejmować, takie powinno być. Po szybkim zarobieniu ciasta dzielimy je na dwie części, owijamy folią i wkładamy do lodówki tak na około 30 minut. Po tym czasie jedną z części wyjmujemy i rozkładamy na dnie foremki. Jak Państwo widzą, foremka jest wyłożona papierem na pieczenie. Ciasto będzie lekko klejące, więc żeby je dokładnie powolutku rozłożyć, trzeba będzie maczać rękę w mące, przepraszam. I będzie to dosyć cienka warstwa ciasta, więc proszę tak powolutku, żeby się nie porwało, dokładnie rozłożyć. Tak przygotowany placek pieczemy w 180 stopniach przez 10-15 minut. Przepraszam, 15-20 minut. I tak wygląda po upieczeniu. Taki placek wyjmujemy z foremki, odkładamy, żeby nam przestygł. A w międzyczasie, jak się piekł, przygotujemy sobie syrop i orzechy do drugiego placka potrzebne. Czyli na patelnię rozpuszczamy masło, dodajemy miód i cukier i łączymy ze sobą wszystkie składniki aż do rozpuszczenia. Jak składniki się rozpuszczą, powstanie nam taki fajny syrop, do którego dodajemy nasze orzechy i staramy się je obtoczyć w tym naszym syropie. Dokładnie, żeby każdy orzeszek zanurzył się w tej słodkości. Jak je obtoczymy, to pozwólmy jeszcze chwilę tym orzechom poprażyć się w tym syropie na tej patelni, żeby one takie zrobiły się fajnie chrupkie. I tak podprażone orzechy zostawimy, żeby zająć się naszym drugim plackiem. Tamten, Państwo pamiętają, wyjęliśmy z foremki, odłożyliśmy na bok, wyjęliśmy drugą część placka, rozłożyliśmy w foremce w ten sam sposób i wykładamy na drugi placek nasze orzechy. Nie przejmujmy się syropem. Syrop podczas pieczenia, on się sam rozłoży równomiernie. Ten drugi placek również pieczemy w 180 stopniach przez 15-20 minut. Jak Państwo widzą, to jest placek po upieczeniu i ten placek musi bardzo dobrze wystygnąć, w innym wypadku będzie nam się kruszył. Pora na trzecią część składową naszego ciasta, czyli budyń. Jedną część gotujemy, w drugiej rozrabiamy budynie z mąką pszenną i z krewną ziemniaczaną. Wszystko wlewamy jeden do drugiego, cały czas mieszamy, żeby to nam się nie przypaliło. Po ugotowaniu przykrywamy folią aluminiową i odstawiamy do wystygnięcia całkowitego. Jak nam całkowicie wystygnie w misce, na puszystą masę rozcieramy masło i powoli dodajemy nam nasz wystygnięty budyń. Porcjami, żeby było nam to łatwiej rozmieszać, budyń jest bardzo gęsty, więc to będzie tak powolutku szło. I mieszamy aż do całkowitego wykorzystania budynu. Jak Państwo widzą, w przykońcowej fazie ta masa budyniowa jest już bardzo gęsta, taka zwarta. No i przyszła pora na składanie ciasta. Bierzemy nasz pierwszy upieczony placek, wykładamy na niego masę budyniową równomiernie. No, jak Państwo widzą, to jest dosyć gęsta masa, więc powolutku, żeby to nam się nie kleiło, jakoś tak rozłożyć równomiernie. Na wierzch wykładamy nasz placek z orzechami. Pamiętajmy, jest bardzo kruchy, więc żeby się nie połamał, lekko dociskamy. I tak przygotowany placek, ciasto właściwie wsadzamy do lodówki na minimum 12 godzin. Smacznego i
i zapraszam na kolejne przepisy.